Dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć od pewnego, może nie sprostowania, ale wyjaśnienia. Mianowicie pan doktor był uprzejmy nieco zmienić temat mojego wystąpienia. A mianowicie ja miałem mówić i taki mam zamiar na temat matrycy dziejów Rosji. Czyli innymi słowy, dlaczego Putin jest Putinem. Albo można też nieco zmodyfikować temat tego wystąpienia i powiedzieć o matrycy dziejów Rosji, czyli kiedy Rosja wróci do Europy. Jeśli państwo wróci, ale być może nie w taki sposób, jaki byśmy sobie tego życzyli. A oczywiście była w Berlinie, nawet dwukrotnie. I była w Paryżu. Kozacy tam poili swoje konie. W związku z tym zapewne wróci w tym rozumieniu tego. Materia, o której chcę mówić, jest dość trudna, dlatego pozwolicie Państwo, że będę się posiłkował tekstem, który specjalnie napisałem na dzisiejsze spotkanie. Punktem wyjścia moich rozważań jest takie oto stwierdzenie, że Rosja właściwie bez przerwy zaskakuje świat Zachodu, ale Polska nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Bo proszę sobie przypomnieć na przykład rok 2001, kiedy amerykański prezydent George Bush Jr. po spotkaniu na Słowenii powiedział, że zajrzał w oczy Władimirowi Putinowi i stwierdził, po pierwsze dostrzegł w nim duszę i stwierdził, że jest człowiekiem szczerym i godnym zaufania. Ale już niedługo potem Joe Biden, wiceprezydent w administracji Obamy, też zajrzał w oczy Władimira Putina i stwierdził, że on nie ma duszy. A konkurent Obamy do Białego Domu, republikański senator McCain, stwierdził, że w oczach Putina on dostrzegł tylko 3 litery KGB i nic więcej. Ale żebyśmy nie mieli takiego dobrego samopoczucia, to też udziałem naszych polityków były podobnego rodzaju optymistyczne nastroje i daleko idące rozczarowania. Na przykład jeden ze znanych polityków, dla ułatwienia powiem, że mieszka pod Bydgoszczą, napisał w 2010 roku w niemieckiej gazecie Die Welt, że Rosja już niedługo mogłaby się stać członkiem NATO. A 4 lata później, w 2014 roku, ten sam polityk powiedział, że przekształciła się w państwo neoimperialne, no i w związku z tym jego polityka stanowi zagrożenie dla Europy. Liczbę tych rozczarowań, zdziwień, zaskoczeń, których nam Rosja w ostatnich latach dostarczała, można by mnożyć właściwie bardzo, bardzo długo. Tak bardzo inteligentny analityk brytyjski Andrew Monahan napisał nawet specjalną książkę na ten temat, gdzie opisuje, dlaczego to Rosja stanowi ciągle zaskoczenie dla Zachodu. Dlaczego Zachód był zaskoczony tym, że wysłała ona swoich komandosów na lotnisko w Prisztynie? Dlaczego był zaskoczony tym, że Putin doszedł do władzy? Dlaczego był zaskoczony tym, że rozpętał drugą wojnę czeczeńską i ją wygrał? Nie mówię już o wojnie z Gruzją, nie mówię o wojnie na wschodzie Ukrainy, ale nawet mimo tych wszystkich zaskoczeń, Zachód też był zaskoczony tym, że Putin wysłał wojska do Syrii. I też uznał to za coś, co jest niezrozumiałe, zaskakujące. I właściwie wszystkie wydarzenia, zarówno w zakresie polityki zagranicznej rosyjskiej, ale również polityki wewnętrznej, w ciągu ostatnich niemal 20 lat, były dla
tak zwanego kolektywnego Zachodu, a myślę, że w sporej części też i dla naszej elity, zaskoczeniem. Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosja stała się takim państwem, jakim jest dzisiaj, wydaje mi się, że warto odwołać się do przynajmniej trzech, ja przynajmniej odwołuję się do trzech teorii, które są moim zdaniem interesujące, a wyjaśniają pewne mechanizmy funkcjonowania Rosji, pewne mechanizmy tego, co się w Rosji stało, czy pewne trendy rozwojowe, pewne cykle w rozwoju Rosji, bo takich cykli przynajmniej kilka da się na przestrzeni historii Rosji imperialnej, czyli od czasów Piotra I przez ostatnie 300 lat wyodrębnić. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że Rosja właściwie co jakiś czas zaczyna od fazy reform, modernizacji, próby europeizacji kraju, która kończy się fazą, potocznie mówiąc, zamordyzmu. Tak było za czasów Piotra I, tak było za czasów Aleksandra I, gdzie Rosja zaczęła od idei wprowadzenia władztwa konstytucyjnego, a skończyła, a w sprawach międzynarodowych od idei pewnego, może nie tyle koncertu mocarstw, co porozumienia wszystkich krajów, bo tym w zamyśle Aleksandra I miało być święte przymierze i trochę przypominało to późniejszą ligę narodów, a skończyła próbą budowy przez Arakczejewa wiosek, zmilitaryzowanych wiosek wojskowych. Za czasów Aleksandra II było w gruncie rzeczy podobnie, choć ten proces był rozpisany na nieco dłuższy czas i Aleksander II zaczął fazę reform, a zatrzymał ją jego syn Aleksander III. Potem znowu ten cykl się do pewnego stopnia powtórzył za czasów porewolucyjnych, gdzie rozpoczęto względnej wolności, względnego liberalizmu związanego z NEP-em, a zakończono stalinowską falą represji w 1937, ale nie tylko. I w pewnym sensie, oczywiście teorie nie wyjaśniają w najdrobniejszych szczegółach wszystkiego, ale w pewnym sensie obserwujemy to też od momentu rozpadu Związku Sowieckiego i powstania Federacji Rosyjskiej, gdzie gdybyśmy spojrzeli w perspektywie tych 30 lat, to Rosja przeszła od fazy wolności, reform, afirmacji wolnego rynku, afirmacji pewnego zwrotu w stronę wartości, nawet jeśli nie politycznie, to wartości europejskich, do budowania systemu zamkniętego, silnie zmilitaryzowanego, o jednoznacznie autorytarnym charakterze. A w związku z tym trzeba się zastanowić, z jakimi cyklami, znaczy trzeba się zastanowić nie tylko nad tym, z jakimi cyklami mamy do czynienia w historii Rosji, ale co powoduje, że one występują. Jakie tendencje, jakie siły, czy jakie sprężyny dziejów, jak można by powiedzieć, sprzyjają powstaniu tego rodzaju powtarzalności rozwoju historycznego. Ja chciałbym posiłkować się trzema teoriami, które zostały w ostatnich latach sformułowane. Jedna to jest teoria amerykańskiego ekonomisty szwedzkiego pochodzenia Stefana Hedlunda, który jest zwolennikiem tak zwanej szkoły instytucjonalnej w ekonomii, ale ja o ekonomii nie będę mówił wiele. Druga jest
autorstwa nieżyjącego już niestety przedwcześnie zmarłego rosyjskiego filozofa i teoretyka kultury Andrzeja Pelipenki. A trzecia wreszcie jest też autorstwa rosyjskiego myśliciela z wykształcenia filologa klasycznego. Wydaje mi się, że najbardziej wpływowego, bo wbrew potocznemu mniemaniu Niedugin jest dzisiaj najbardziej wpływowym geopolitykiem rosyjskim. Mam na myśli Wadima Cymburskiego, który wymyślił koncepcję, czy sformułował koncepcję Wyspy Rosji, ale też sformułował koncepcję pewnych cykli rozwoju relacji między Rosją a Europą, o czym będę mówił. Zacznijmy od teorii Hedlunda. Hedlund jest związany, jak powiedziałem, ze szkołą instytucjonalną w ekonomii, która w największym skrócie, całą sprawę ujmując, szuka źródeł wzrostu gospodarczego. Twórcy tej szkoły, nobliści notabene i najbardziej znani jej znani przedstawiciele, Douglas North i Oliver Williamson, oni opracowali taką, postawili sobie pytania, mianowicie takie, jakie czynniki powodują, że społeczeństwa się rozwijają w sensie gospodarczym, że następuje przyrost dobrobytu, rozumiany jako przyrost produktu narodowego szybszy niż przyrost populacji. Zakwestionowali tezę stawianą przez ekonomię klasyczną, która u nas jest dość silnie rozpowszechniona, bo ekonomia klasyczna mówi, że liczą się czynniki produkcji. Liczy się kapitał, liczy się praca, liczy się wreszcie przełom naukowo-techniczny, czyli wynalazek. Ale ich zdaniem w gruncie rzeczy to, co my nazywamy wzrostem to, co my nazywamy motorami wzrostu gospodarczego, czyli te czynniki, to one w gruncie rzeczy nie są nimi, tylko są pewnymi przejawami wzrostu gospodarczego, czy samym wzrostem gospodarczym. A to, co wzrost gospodarczy powoduje, to jest pewien zespół instytucji, bardzo szeroko rozumianych, od instytucji prawnych, przez instytucje kulturowe, przez instytucje administracyjne, które sprzyjają temu, że po pierwsze ludzie podejmują aktywność gospodarczą, a po drugie, że w wyniku tej aktywności społeczeństwa się bogacą. Bo samo istnienie czy samo występowanie kapitalistów nie jest jeszcze gwarancją tego, że społeczeństwo będzie awansowało na tej drabinie rozwoju, ani tym bardziej samo istnienie rynku też nie jest taką gwarancją, bo na przykład kraje arabskie instytucje rynku znały wcześniej niż średniowieczna Europa, a wzrost gospodarczy w krajach arabskich nie nastąpił. Oni kładą nacisk na instytucje, na rozwój pewnej kultury poszanowania prawa i definicji praw własności. I tę miarę, czy wyniki ich pracy do realiów rosyjskich przyłożył właśnie Hoglund. Jakie są jego wnioski? A mianowicie, jego zdaniem Rosja właściwie od czasów Iwana Groźnego szła swoją odmienną od zachodniej drogą rozwoju. Przede wszystkim z tego powodu, że Rosja od samego początku była i pozostaje do dzisiaj państwem eksploatacyjnym. Znaczy państwem, które czerpie swoje bogactwo z eksploatacji tego, co moglibyśmy określić miarem darów przyrody. Za czasów Iwana Groźnego i później były to skóry. Zresztą chęć pozyskiwania skór wydr morskich była też głównym motorem zagospodarowania Syberii przez Rosję, a potem inwazji na Alaskę. Potem to były bogactwa naturalne,
Obecnie jest to ropa naftowa i gaz ziemny, ale również tarcica syberyjska. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w języku rosyjskim to, co my określamy mianem pozyskiwania bogactw naturalnych, określa się sformułowaniem dobycza. Ale dobycza w języku rosyjskim jest też zdobywaniem łupów wojennych i kontrybucji. To jest ten sam obszar eksploatacyjnej działalności organizmu państwowego. W związku z tym, że państwo rosyjskie było państwem niezależnym w sensie generowania swoich środków i funduszy od systemu podatkowego, w Rosji nie wykształcił się system jakby elementarnego przedstawicielstwa, odmiennie niżli w Europie, bo przypomnę, że już w XIII wieku w brytyjskiej Wielkiej Karcie Swobód sformułowano zasadę, że nie ma podatków bez reprezentacji. I ta zasada w miarę upływu czasu objęła całą kulturę europejską. Drugim kluczowym w tej trajektorii rozwoju Rosji punktem było ukształtowanie się systemu władzy, które jest określane mianem samodzierżawia i który w gruncie rzeczy jest istotą modelu moskiewskiego. Ono sprowadzało się do tego, że Wielki Książę Moskiewski, który na początku był kimś w rodzaju primus inter pares, przekształcił się w władcę niczym nieskrępowanego. Trzecim kluczowym w gruncie rzeczy elementem dla tego systemu było powstanie tego, co określa się przez warunkowe prawa własności, a mianowicie te warunkowe prawa własności związane są z pojawieniem się instytucji pomiestia, czyli przyznawania ziemi osadnikom wojskowym, osadzonym głównie na peryferiach, ale ziemi, którą oni otrzymywali w czasowe użytkowanie pod warunkiem świadczenia służby na rzecz panującego. W efekcie w Rosji pierwotnie występowały dwa systemy określenia własności. Wotczyna, która była dziedziczna i to pomieście, które pochodziło z nadania, ale już w 1731 roku ujednolicono ten system i całość ziemi była w ten sposób rozdysponowana, a w związku z tym i związana ze służbą na rzecz państwa. To też dlatego Rosjanin wyjeżdżający za granicę musiał mieć zgodę cara w XIX wieku, a niechcący wrócić tracił cały swój majątek, który podlegał konfiskacie, jeżeli oczywiście nie chciał wrócić mimo wezwania cara. Jeszcze za czasów bojarskich pojawiła się instytucja tak zwanej krugowej poruki, czyli inaczej rzecz biorąc zbiorowej odpowiedzialności za obowiązki i powinności jednej osoby czy jednego przedstawiciela rodu wobec władcy. I w XVII wieku ukształtował się system nagród finansowych, który nie był przyznawany w formie pieniężnej, ale w formie monopolu na wyzysk, na wyzyskiwanie, monopolu na wyzysk, tak zwane kormlenie, na wyzysk lokalnych społeczności. I te wszystkie elementy stanowiły pewien głęboko zakorzeniony, utrwalony historycznie wzorzec funkcjonowania rosyjskiej sfery publicznej i relacji własnościowych. Hegląd wprowadza tu w tym w związku z tym też dość istotne rozróżnienia, mianowicie w pewnym modelowym ujęciu on postępowanie człowieka dzieli na postępowanie zgodnie z zasadą homo economicus i homo sociologicus. Homo economicus, w uproszczeniu pewnym mówiąc, podejmuje
racjonalne decyzje w oparciu o rachunek kosztów, a homo sociologicus, czy sociologicus, podejmuje decyzje w oparciu o pewien świat wartości, który przyswoił za pośrednictwem kultury, w której się ukształtował. I jego zdaniem w historii Rosji mieliśmy do czynienia z takim oto rozwojem wydarzeń, że w czasach pokoju, w czasach normalnego funkcjonowania ta pierwsza skrajność, bo oczywiście postępowanie ludzkie nigdy nie ogranicza się do pewnego modelowego ujęcia, zawsze jest w jakiejś fazie pomiędzy, ale w czasach normalnego rozwoju dominantą było to pierwsze postępowanie racjonalne, natomiast w czasach kryzysowych, w czasach tego, co się w Rosji określa mianem smuty, dochodziły do głosu te głęboko przyswojone, powiedzielibyśmy zakorzenione, czy nawet nie do końca uświadamiane pokłady pewnego dorobku kulturowego, czy pewnej właśnie matrycy kulturowej, w której Rosjanie byli kształtowani. W tym sensie takie wydarzenia jak rewolucja, czy takie wydarzenia jak rozpad Związku Sowieckiego i to, co się stało za czasów jelcynowskich, ten dość dramatyczny upadek poziomu życia i wzrost chaosu, powoduje przestawienie się, mówiąc w pewnym uproszczeniu, myślenia Rosjan, czy powrót do pewnych archetypicznych, utajonych, nieujawnianych w normalnych czasach sposobów funkcjonowania w sferze publicznej, w sferze gospodarczej, w sferze prywatnej. A ponieważ są one właśnie takie, jak były ukształtowane za czasów Iwana Groźnego i w latach następnych, to te wszystkie fenomeny związane z systemem władzy, związane z systemem funkcjonowania prawa własności, związane z systemem prawa, związane z pewnym obowiązkowym świadczeniem na rzecz państwa, one wówczas w tych czasach dochodzą do głosu i odciskają swoje piętno na instytucjach publicznych, na instytucjach ekonomicznych nowego okresu. W tym sensie bolszewicy nie reformowali Rosji, czy nie zmieniali Rosji, bo to o reformie nie można mówić, w związku ze swoją doktryną czy teorią, ale w związku ze starym archetypicznym wyobrażeniem, jak powinien być świat urządzony, datującym się jeszcze gdzieś do późnego średniowiecza rosyjskiego. W tym sensie kolektywna własność jest raczej odwołaniem do systemu warunkowych praw własności, gdzie w pełni zdefiniowane prawa własności ma jedynie władca, za czasów sowieckich partia komunistyczna, a wszystkie inne formy własności są formami niedoskonałymi. Tak samo możemy mówić o pewnym systemie odpowiedzialności zbiorowej, o systemie samodzierżawia czy absolutyzmu. I do pewnego stopnia tego rodzaju wzorzec postępowania czy wzorzec zachowania jest odtworzony również w ostatnich 30 latach. A co to oznacza z punktu widzenia spojrzenia na pewne mechanizmy polityczne? A mianowicie oznacza to, że elity rosyjskie tylko do pewnego stopnia mają swobodę w kształtowaniu tego systemu, w którym funkcjonują. W istotnej części ich siła, ale też i ograniczenie polega na tym, że oni odpowiadają na rzeczywiste zapotrzebowanie
ludzi, czy obywateli Federacji Rosyjskiej w tym momencie. A mianowicie Rosja wygląda w ten sposób z tego oto powodu, że najbardziej lapidarnie to ujmując, Rosjanie chcą, żeby ona tak wyglądała. A w tym sensie mówienie o jakiejkolwiek formule liberalizacji, co się często na Zachodzie spotyka, jest po prostu braniem własnych życzeń i wyobrażeń za rzeczywistość. Ale to jest te rozważania w gruncie rzeczy nas nie przybliżają do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie tak myślą? Bo sama historia i sam przebieg losów rosyjskich nas nie tylko częściowo wyjaśnia to zjawisko. Mianowicie o próbę odpowiedzi na to pytanie. Pokusił się Andrzej Pylipienko, jak już mówiłem, wybitny moim zdaniem kulturolog rosyjski, który stwierdził, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze zjawiskiem, on badał mentalność rosyjską i pewne wzorce kulturowe. Odwoływał się do doświadczeń tak zwanej semiotycznej szkoły moskiewsko-tartuskiej, która badała pewne mechanizmy transmisji kulturowej. Otóż jego zdaniem mentalność rosyjska jest pewnym dość rzadko spotykanym na taką skalę i przy takiej wielkości społeczeństwa jest zjawiskiem, które obserwowano już wielokrotnie, ale przy badaniach etnograficznych społeczeństw na niezaawansowanych stopniach rozwoju, potocznie mówiąc prymitywnych. A mianowicie jego zdaniem to jest mentalność, która jest zdominowana przez tak zwane opozycje binarne, dobro, zło na przykład, w której nie ma tej całej sfery pomiędzy, nie ma tej całej sfery mediacji, a w związku z tym ten tak zwany i w literaturze często opisywany maksymalizm duszy rosyjskiej w gruncie rzeczy sprowadza się do dość archaicznej nieumiejętności rozróżnienia stanów pośrednich. To się jego zdaniem wiąże z zasadniczą odmiennością i z zasadniczo innym wpływem, jaki miał Kościół katolicki w Europie Zachodniej i cerkiew najpierw w Bizancjum, a potem w Rosji. Otóż jego zdaniem na zachodzie Europy wraz z rewolucją tomistyczną został zakwestionowany augustiański w gruncie rzeczy manicheizm, sprowadzający się do tego rozdziału dobra i zła, mówiąc tylko operując tym symbolem, a kultura została sprowadzona do fazy pewnego narzędzia budowania stanów pośrednich oraz pewnego narzędzia nie tylko gromadzenia wiedzy, chociaż również, bo dzięki temu powstała europejska cywilizacja oparta na wiedzy, ale również funkcjonowania w sferze publicznej. Dlatego, że cywilizacje tak zwane osiowe, które w mniejszym lub większym stopniu są cywilizacjami manichejskimi, w największym skrócie sprawę ujmując, one sprowadzają się do myślenia takiego, że na Ziemi bytujemy w stanie chaosu i bytowanie ziemskie jest domeną sił nieczystych, a dopiero w zaświatach będziemy mieli do czynienia z dobrem i z pewną doskonałością. I nie ma stanów
stanów pośrednich. A w związku z tym to tworzy kulturę niesłychanie silnie antyindywidualistyczną, gdzie jednostka właściwie nie funkcjonuje poza swoją zbiorowością, a jeżeli funkcjonuje, to tylko wtedy, kiedy może komunikować pewne prawdy wyższego rzędu. Na przykład dlatego w Rosji tak się szanuje jurodiwych, którzy odstają od zbiorowości, ale komunikują być może boskie objawienie. Ale w cywilizacji bizantyńskiej, którą przejęła Rosja, jest jedna instytucja, która spełnia rolę takiego medium i tą instytucją jest władza, która ma charakter uświęcony i ma charakter quasi religijny. Władza jest wartością samą w sobie. I takie myślenie nałożone na te wcześniejsze, powiedziałbym, matryce instytucjonalne wskazuje na to, że w Rosji władza jest wartością sama dla siebie, a nie dlatego, że wykonuje jakąś misję na rzecz społeczeństwa czy na rzecz narodu. A w żadnym razie jej geneza nie bierze się z nadania społecznego. Ale to też w sposób niesłychanie silny wzmacnia poczucie takiego eschatologicznego graniczenia z chaosem. Znaczy, kryzys władzy nie jest kryzysem, tak jak my byśmy rozumieli, ale jest właśnie otarciem się o chaos w sensie kosmicznym, o złamanie wszelkich zasad, wszelkiego porządku i wszelkich reguł. I w tym sensie ten szacunek dla władzy czy ubóstwienie władzy występuje w sile niespotykanej gdzie indziej. To oczywiście zostało wzmocnione pewnymi procesami historycznymi. Pelipenko tu wskazuje chociażby na zjawisko rywalizacji między papiestwem a cesarstwem, począwszy od XI wieku w Europie, co przyczyniło się do tego, że w gruncie rzeczy w Europie nigdy nie było monopolu na prawdę. Zawsze kultura europejska kształtowała się w pewnej dyskusji, rywalizacji. Później to jeszcze zostało wzmocnione przez reformację. W Rosji tego nie było i w związku z tym też nie było, proszę zauważyć, spekulacji filozoficznych. Pierwsze prace, które są dość na wyrost uznawane za jakieś osiągnięcia filozoficzne w Rosji, to jest połowa XVIII wieku, to są prace Łomonosowa. Ale w gruncie rzeczy pierwszym poważniejszą twórczością filozoficzną w Rosji to jest twórczość Czadajewa. To są lata 20. i 30. XIX wieku i proszę pamiętać, że właściwie do czasów Aleksandra II filozofia była w Rosji prześladowana. Czadajew został osadzony najpierw w szpitalu wariatów, a potem w domu, bo uważano, że zwariował. A lubomudrzy, którzy się zajmowali filozofią, zostali oskarżeni o spisek i zapadły wyroki śmierci. Tam zresztą Dostojewski należał do tego. I zdaniem Pelipenko taki rozwój Rosji zaważył też i Europy, bo on porównuje te dwie drogi rozwoju, zaważył też na tym, że w gruncie rzeczy w Europie nigdy nie było idei imperium. Nie imperium rozumianego, tak jak się u nas przyjęło na przykład w przypadku imperium kolonialnego, czyli państwa o wielkich obszarach, czyli imperium takiego, jak rozumiano w Bizancjum, a potem w Rosji. Imperium opartego o zasadę teokratyczną, o zasadę taką, że jego misją na ziemi było ucieleśnianie pewnej
ucieleśnianie czy realizacja pewnej wyższej prawdy. A nawet jeśli w Europie ktoś aspirował do tego, to z racji konkurencji różnych ośrodków nigdy nie mógł uzyskać wyłączności na głoszenie swojego przesłania. I w tym sensie Imperium Rosyjskie od samego początku było imperium o charakterze, co do istoty, bo nie zawsze to było tak werbalizowane, teokratycznym. A imperium teokratyczne jest ze swojego założenia imperium wybranym przez opatrzność. A w związku z tym takim, które nie może wchodzić w żadne kompromisy z nieimperium, bo nieimperium to siły chaosu. Co oczywiście nie oznacza, że w te kompromisy się nie wchodzi, ale chodzi o zasadę funkcjonowania i sposób myślenia. Imperium teokratyczne najczęściej jest imperium jednego miasta. Proszę zwrócić uwagę, że podobnie było w przypadku Rosji. Zbudowane jest, Pilipenko mówi, trochę na kształt ameby, że silne centrum obrasta ziemiami o coraz mniej ustalonym statusie. Ale zasadą zasadniczą, znaczy zasadniczym przesłaniem i zasadniczym kierunkiem działania jest dążenie do stałego rozwoju. A może nie tyle rozwoju, co ogarnięcia sobą i swoim obszarem całego świata po to, żeby zaprowadzić swoje na nim zasady. I w związku z takim rozumieniem imperium przez Rosję pojawia się pytanie, co sprawiło, że Rosja w różny sposób angażowała się w polityce zagranicznej na przestrzeni ostatnich 300 lat. W różny sposób była obecna i w Europie, i nie tylko. Żeby to wyjaśnić, mnie się wydaje, warto poznać teorię, którą zbudował właśnie Wadim Cymburski, a mianowicie on uważa, to jest jego punkt wyjścia, że Rosja jest odrębnym światem, że Rosja jest nie Europą, ale w sposób organiczny z Europą związana. Ten związek polega na tym, że Rosja przechodzi rozmaite fazy zaangażowania w sprawy europejskie, dlatego że rywalizacja o przewagę na kontynencie europejskim powoduje, że Rosja jest do Europy, do gry o sprawy europejskie niejako przez Europę wciągana. On tu wymienia 5 podstawowych faz. Fazę pierwszą, Rosja odgrywa rolę siły pomocniczej, która jest dość luźno związana traktatami i porozumieniami z siłami, które rywalizują o dominację w Europie. A przez to Rosja ma pewną elastyczność zmieniania sojuszy. Tak było na przykład za czasów wojny północnej. Potem przechodzi to do fazy B, bo tę pierwszą fazę Rosja najczęściej wykorzystuje, żeby rozbić, opanować buforowy, a rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego pas złożony z Bałkanów, Europy Wschodniej i ziem zlokalizowanych nad Bałtykiem. Po osiągnięciu tego stanu Rosja przechodzi do fazy B, która oznacza pierwszy etap porozumienia głównych sił europejskich zaniepokojonych wzrostem potęgi rosyjskiej celem odepchnięcia Rosji
ponownie do jej, tak powiem, matecznika, czyli na ziemie rdzennie rosyjskie. Następnie zaczyna się faza C, która jego zdaniem sprowadza się do kontrnatarcia Rosji i z racji na jej wielkość oraz zasoby, którymi ona może dysponować, ta faza C kończy się sukcesem Rosji i rozpoczyna się faza D. Faza D to jest próba narzucenia przez Rosję dominacji całej Europie. Ta faza D kończy się z kolei kolejną próbą sił europejskich odepchnięcia Rosji z Europy, która najczęściej jest tą próbą skuteczną. I wtedy Rosja wchodzi w fazę E, która to jest, on ją nazywa euroazjatyckim intermedium, czyli taką przejściową fazą, gdzie Rosja kieruje na jakiś czas swoje zainteresowanie na kraje zlokalizowane w Azji i na generalnie na kierunek azjatycki. Jego zdaniem ta pierwsza faza zaczęła się wraz z Piotrem I, a skończyła z zawarciem aliansu rosyjsko-brytyjskiego po rewolucji 5 roku, co dało początek Antanty. Druga faza zakończyła się w 1939 roku paktem Ribbentrop-Mołotow. Drugi ten cykl. Trzeci cykl rozpoczął się w 1947 roku wraz z zimną wojną. A dzisiaj jego zdaniem mamy fazę E, czyli chwilowy zwrot Rosji, zainteresowania Rosji na obszar azjatycki. Ale warto jeszcze poświęcić nieco uwagi próbie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego te cykle trwają bardzo różnią się, jeśli chodzi o długość. Pierwszy cykl miał około 150 lat, a drugi cykl jego zdaniem raptem lat około 30. Trzeci cykl, który zaczął się w 1947 roku, jeszcze się nie skończył, czyli też jest cyklem dłuższym. On tu zwraca uwagę na to i odwołuje się do teorii opracowanej przez teoretyków wojskowości, która to teoria i amerykańskich teoretyków wojskowości, która to teoria mówi, że średnio co 150 lat w wojskowości europejskiej następuje rewolucja w sposobie prowadzenia działań zbrojnych i wojny. To jest ta teoria takiego amerykańskiego politologa Wrighta, który o tym mówi. On to uzupełnia odwołaniami do Clausewitza i do innych niemieckich teoretyków wojskowości, którzy mówią, że ta rewolucja w prowadzeniu wojny, ona nie dotyczy tylko nowych typów uzbrojenia, ona dotyczy również myślenia strategicznego, a może przede wszystkim myślenia strategicznego oraz tego, czym jest wojna i po co się prowadzi wojnę. A mianowicie, generalnie rzecz biorąc, w kulturze europejskiej czy w myśli strategicznej funkcjonują dwie definicje tego, po co się prowadzi wojnę. Z jednej strony wojnę prowadzi się po to, żeby uzyskać przewagę polityczną, a w związku z tym pewne cele polityczne, które się stawia przed rozpoczęciem wojny. A drugim elementem, czy drugą szkołą jest ta, która mówi, że wojnę prowadzi się po to, żeby wyniszczyć przeciwnika i nie pozbawić go możliwości obrony. Ale myśl strategiczna, europejska, też w gruncie rzeczy w największej generalizacji sprowadza się do dwóch elementów, a mianowicie do takiego prowadzenia działań zbrojnych, czyli do takiego funkcjonowania armii w boju, żeby ponieść możliwie małe straty,
albo do takiego funkcjonowania armii, żeby zadać możliwie duże straty przeciwnikowi. To są dwie dość zasadniczo odmienne sposoby działania, bo w tym pierwszym sposobie działania liczą się cele polityczne, a straty po stronie wojujących są relatywnie niewielkie i też nie jest wciągnięta do tego ludność cywilna. W Europie faza właśnie takiego prowadzenia wojen zakończyła się jego zdaniem wraz z rewolucją francuską, z umasowieniem wojny. To potem jeszcze zostało przyspieszone przez rewolucję przemysłową i zdolności mobilizacyjne. Walor czy waga Rosji w tej całej rozgrywce sprowadzało się w gruncie rzeczy do jej prawie nieograniczonych zasobów ludnościowych oraz naturalnych. I dopiero kiedy weźmiemy pod uwagę te obydwa cykle, znaczy cykl pewnego budowania układu sił na kontynencie europejskim, który w skrócie rzecz biorąc zakłada nieobecność Rosji, wzrost zainteresowania Rosji połączony z destrukcją bastionu oddzielającego Rosję od Europy, czyli ziem położonych od Morza Bałtyckiego do Adriatyku, wzrost zaangażowania Rosji w sprawy europejskie, który wiąże się z mobilizacją sił europejskich celem odepchnięcia Rosji, kontratak Rosji, zdobycie dominującej pozycji, zajęcie pozycji w Europie Środkowej, która decyduje o znaczeniu w Europie i znowu powtarzający się cykl porozumienia europejskiego. Obecnie mówimy o porozumieniu euroatlantyckim oczywiście, bo Stany Zjednoczone weszły do tej rozgrywki celem odsunięcia Rosji. Jeżeli te cykle nałożą się na cykle związane z rewolucją w sztuce wojskowej, ze wzrostem lub spadkiem czynnika mobilizacji wielkich zasobów, to wtedy Rosja albo jest zaangażowana, albo nie jest zaangażowana w sprawy europejskie. Zdaniem Cymburskiego tylko dwa okresy w historii na przestrzeni tych 300 lat sprowadzały się do nałożenia się takich dwóch cyklów. Pierwszy okres to był przed rokiem 1735, umownie rzecz biorąc, kiedy Rosja jeszcze nie była wciągnięta w sprawy europejskie, a wojnę prowadzili profesjonaliści, a nie masowe armie. I drugim takim momentem był czas od późnego Gorbaczowa, bo broń atomowa unieważniła element mobilizacji wielkich zasobów. Broń atomowa przyczyniła się, i parytet zniszczenia przyczynił się do powstania całkiem nowej gałęzi czy formuły prowadzenia wojen, tak zwanych konfliktów asymetrycznych. U nas się mówi hybrydowych. Rosjanie mówią asymetrycznych, a lepszym określeniem jest konfliktów o niskiej intensywności, które również toczone są nie przez armie masowe i nie powodują mobilizacji wielkich zasobów, ale toczone są przez profesjonalistów, prywatnych albo publicznych, ale pociągają też za sobą mniejsze straty. I ta druga faza, kiedy rewolucja w sztuce wojennej nałożyła się na pewien cykl odepchnięcia Rosji z Europy, właśnie zbliża się do końca. A zbliża się w ten sposób, że jak oceniają
zachodni, ale też pracujący na rzecz Rosji analitycy wojskowi. W perspektywie najbliższych 20 lat nastąpi kolejna rewolucja w prowadzeniu wojny, która w gruncie rzeczy będzie oznaczała mobilizację wielkich zasobów, bo będzie to rewolucja związana z tak zwanymi autonomicznymi kompleksami robotów bojowych. Rosja już nad nimi pracuje, podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Turcja, Pakistan, Izrael, duża grupa krajów. Rosyjscy analitycy wojskowi uważają, że jeżeli nastąpi pewne umasowienie działań zbrojnych, to ono będzie się w gruncie rzeczy sprowadzało do tego, kto będzie więcej w stanie wyprodukować tego rodzaju urządzeń. A to oznacza, że będziemy wchodzili, jeśli by się zgodzić z tymi wszystkimi teoriami, w kolejną fazę zaangażowania Rosji w sprawy europejskie, a co więcej, gdyby przyznać tym teoriom rację, to Europa poprosi Rosję o to, żeby zaangażowała się w sprawy europejskie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Może poratuje nas Józef z jakimś pytaniem. No, zawsze potrafisz wyratować nas z sytuacji trudnej. Bo to zagadnienia ci bliskie. Żadnego ratunku, przecież to nie o to chodzi w ogóle. Rosja czegoś chce, coś może i to robi. Europa chce zupełnie czegoś innego. Europa chce rządzić swoimi społeczeństwami, czyli chce stanowić wyspę. I chce tam zaprowadzić luksusowy totalitaryzm. A ponieważ wyspy nie da się zrobić, no to wpuszczą Rosję do środka, zanim Chińczycy nie przyjdą. Także to też nie jest tak, że to Chińczycy mają nas wyzwolić od Rosjan. To jest, najpierw musimy się wyzwolić od własnej głupoty. To znaczy od tego, że europejska cywilizacja próbuje popełnić samobójstwo. I tyle. Więc, ale Rosja nie jest żadnym lekarstwem. Ja myślę, że pan Marek to powiedział tak, jak to jest. Po prostu. Tylko pytanie, tam był ten jedyny punkt. Pan mówił o tym fazie zwrotu w kierunku Pacyfiku. To żadnych szans. To znaczy, to tak się zwrócili do Chińczyków, że Chińczycy zwrócili się do nich. I teraz, tak jak z Krzysiem przed chwilą wymyśliliśmy, to Rosja jest państwem, kiedy jest skierowana na Zachód. I jest plemieniem, kiedy styka się z Chińczykami, bo tam żadnego oporu nie ma. Chińczycy w to wchodzą i pytanie, co zrobią tak, z tą mieszaniną plemienia, czy tam tej kultury bizantyjskiej i państwa rosyjskiego imperialnego. Natomiast wymyśliliśmy też, że być może Sybiracy walczący z chińską inwazją będą pierwszymi Europejczykami w Rosji, bo o coś im chodzi, bo chcą się uratować. Ale to tam takie bajki. Panie Marku, bardzo dziękujemy. Wspomniał pan o trzech teoriach. Ja bym gwoli żartu ujął w jednej teorii, ale 3x3. To znaczy trzech w miarę inteligentnych Rosjan, 3 godziny rozmowy i 3 butelki wódki. I wtedy już wszystko wiadomo. Rosjanie żyją w pewnej schizofrenii.
Zaczyna się to tak. Jacy jesteśmy biedni. Nikt nas nie lubi, nikt nas nie kocha, nikt nas nie chce. Po czym się zaczyna. Ale za to wszyscy się nas boją. I słuchajcie, z tego się ciężko wydostać. Oni nie rozumieją naszego świata, nie dlatego, że się nie da, tylko że to właśnie im to blokuje. Druga rzecz, mówi się o kryzysach. Jeden Rosjanin, i to dość inteligentny, który zna Zachód i języki, powiedział mi tak, no dobrze, wyzwolimy się. I co dalej? Patrzmy za Gorbaczowa. Oni po prostu nie wiedzieli, co dalej robić. Nie ma tego rezyduum, tego, jak jeden powiedział, za daleko samolot od bazy odleciał, żeby teraz mógł wrócić. Oni nie mają do czego wrócić. I to się kilkakrotnie rzeczywiście Rosji zdarza. Pamiętajmy, świętem Rosji nie jest wyzwolenie się od Mongołów, bo tam już ledwo pamiętam, tylko Polaków z Kremla. Słuchajcie, wszyscy to przeżywają, w ogóle się z tym cieszą, a zrobiło to nam reklamę, bo właściwie za komuny oni nawet nie mieli pojęcia, że Polacy byli na Kremlu. Ale jak zrobili święto 4 listopada, Matki Boskiej Antypolskiej, to już wszyscy wiedzą, że Polacy. I dlaczego? No też żeśmy tu z Józkiem ustalili, tak szepcząc na boku, że dla Rosji niepodległość to Kreml. To jest jądro pająka. A te wszystkie bulwary dookoła to jest pajęczyna. Ona się tak rozchodzi na całą Rosję. Nas zachwaciła tam jakiś czas. Myśmy tą pajęczynę rozerwali, no jesteśmy niedobrzy. Ale sięga również Afganistanu co pewien czas. No gdzieś ta pajęczyna się dopiero na biegunach chyba kończy. Choć pamiętajmy, Rosja nawet próbowała Antarktydę podbić w pewnym momencie i miała 18 baz na tej Antarktydzie. No i gdyby nie to, że 16 zamarzło, to kto wie, czy by nie wyrzucili pozostałych. W którymś momencie byłaby Antarktyczna Republika Socjalistyczna. To wchodziło w grę. To Niemcy wpadli na ten pomysł i Sowieci, czy Sowieci bardziej po nich. Natomiast co do owego właśnie konstruowania się Rosji. Kompletnie co innego jest centrum Rosji, w ogóle sama Moskwa, Maskali, jak oni mówią, to jest w ogóle inni ludzie. Co innego jest już 10 kilometrów za Moskwą, a potem według mojej takiej skromnej teorii z każdym kilometrem rośnie nienawiść do Moskwy do kwadratu. Jak się Moskwy nienawidzi w Uralu, gdzie mieszkaniec Jekaterynburga, 2-milionowe miasto, ma tylko 0,5 metra. To znaczy dojeżdża do centrum, koniec, dalej nie ma. I jaka jest opowieść? Nie jest ważne, czy ona jest prawdziwa. Ważne, że wszyscy w nią wierzą. Bo tam złoto odkryli i wydobyli to całe złoto, już nie dokończyli nam metra. I oni zioną nienawiści do tego centrum, przez które nie można całe miasto przejechać, bo druga część już niestety się nie dała dokończyć. No wyobraźmy sobie, że u nas się kończy na metrze Politechnika, Ursynów i koniec. I oni to mają latami. Na Syberii jest jeszcze gorzej. Syberia posiada coś takiego jak tradycje niepodległe. I to jeszcze my Polacy w tym uczestniczymy. I trafiłem akurat do Irkucka na pogrzeb pana, ładnie się nazywał, też symbolicznie jak na Syberię, Wasilij Kim. Ojciec Koreańczyk, matka Rosjanka. Albo miejscowa. Sybiracy niekoniecznie są Rosjanie. To jest pewien błąd, który ja popełniałem. I na jego pogrzebie dowiedziałem się, że to był szef Porozumienia Syberyjskiego. Czyli jakiegoś stowarzyszenia się wszystkich podmiotów Syberii w celu postawienia jakichś warunków w Moskwie, że Moskwa już nie płaci za ten gaz i za tą ropę, to przynajmniej niech oczyści, co nabrudziła. Tymczasem tam mrą dzieci tym miejscowym plemionom, renifery w ogóle nie chcą się rozmnażać, trzeba uciekać jak najdalej. Płoną całe setki kilometrów tych, leciałem nad Surgutem, no to przecież aż w samolocie się zrobiło gorąco, a co dopiero tam na dole. I na to nie ma rady. I co mi opowiedziano? Jak się skończyło porozumienie syberyjskie? Jest tu coś takiego? No wyobraźmy sobie, że to jest teczka. Przyjechał pan z czarny jaścik się nazywa, czyli czarna skrzynka. Otwiera i mówi tak, tu nacisnę i macie dwugłowe dzieci. Szantaż nuklearny. Tego nie ma w świecie. No wyobraźcie sobie w Ameryce ktoś do Arizony, tu albo zrobicie co ja chcę, albo ja tu nacisnę. Tam to działa. I Syberia padła. I całe to porozumienie się rozsypało. I ten pogrzeb to był taki pogrzeb tego porozumienia jednocześnie. Przyszli wszyscy, którzy z nim współpracowali. To odżyło i ja tym na moment pooddychałem. I wiecie, kto jest bohaterem tego ruchu? Bo to już się w internecie poszedł. Nasi polscy powstańcy z Syberii z XIX wieku. To są ci, co dali wzór i trzeba iść ich śladem. Morał.
przepraszam, już idę do morału. Rosji jako naród nie ma. To są regiony. Tam jak się mówi nasi, to się ma na myśli Sybiraków i już nie tych z Uralu. Ja tam kupiłem historię Uralu, dla dzieci zresztą, czy dla młodzieży. Ja nie wiem, gdzie się kończy i zaczyna, a oni wiedzą. To jest nasze, a tam już jest nie nasze. Słuchajcie, no to jak my w Europie, prawda? Do Odry Nysy nasze, a tam już nie nasze. I oni tak samo. I tych regionów jest kilkanaście. I one jakby pod tym lodowcem tworzą te moreny. I jak ten lodowiec kiedyś stopnieje, no to to będzie właściwie nowy świat na naszych oczach. Tak przypuszczam, że to jest lodowy, ideowy lodowiec. Dziękuję. Pełna zgoda, tylko nie wiadomo, czy ten świat będzie przypominał nasz świat. Bo co do tego mam pewne wątpliwości. No, myślę, że nie. Czy ktoś jeszcze chciałby polepić? Widocznie wykład był tak dokładny, tak perfekcyjny, że dotarł do nas, zrozumieliśmy i jesteśmy szczęśliwi. I dziękujemy jeszcze raz serdecznie i zapraszamy następnym razem.